Fala połączy w sobie dwie podstawowe funkcjonalności, to znaczy po pierwsze planera podróży, to znaczy nie zastanawiam się, czym gdzieś dojadę, ale to aplikacja informuje mnie, jaki środek transportu, ewentualnie jakie kilka środków transportu i w jakiej kolejności wybrać. Po drugie nabywam bilet. Ten bilet nabywam w sposób wyjątkowo wygodny, nie muszę rozwijać szerokiej listy przewoźników i szerokiej oferty biletów i wybierać tego, który będzie dla mnie właściwy, tylko po prostu wsiadam, odbijam się, co nazywamy check-inem i jadę. A w systemie mam podpiętą swoją kartę czy swoje konto bankowe, z którego na koniec dnia ściągana jest właściwa opłata, przy czym ta opłata nigdy nie będzie wyższa niż ta realnie należna, a zatem eliminujemy też pomyłki, które często zdarzają się szczególnie osobom, które albo podróżują rzadziej, albo na nietypowej dla siebie trasie. Planujemy w miesiącu, od miesiąca kwietnia przystąpić do pilotażu systemu, udostępnić go mieszkańcom i na zasadzie pilotażu będziemy badać i sprawdzać funkcjonowanie aplikacji. W miesiącu lipcu będziemy wdrażać cały system, czyli będą uruchamiane walidatory i wszystkie funkcjonalności fali związane z ułatwieniami dla podróżnych. Chcemy jak najszybciej też ruszyć z punktami obsługi klienta, żeby jak najwięcej osób mogło się zapisać czy zarejestrować w systemie Fala i też dzięki temu korzystać z bardziej preferencyjnych i ulgowych biletów. Dzięki temu ta taryfa będzie dla niego tańsza. Natomiast chcemy wykorzystać system Fala i funkcjonalności, które dzięki temu systemowi powstaną, a przede wszystkim ta funkcjonalność, którą jest odbijanie, czyli check-in i check-out na wejściu do pojazdu i na wyjściu do pojazdu, aby uszyć taką taryfę, która będzie łatwiejsza dla pasażera.